Dzień dobry, Magdalena Rigamont i Onet Opinie. Moim gościem jest, moim państwa gościem jest pan senator Marcin Bosacki. Teraz, proszę państwa, muszę się pilnować. Szef senackiego klubu Platformy Koalicji Obywatelskiej. Nie mogłam przeoczyć słowa senackiego, bo Borys Budka by pana senatora zabił, gdyby powiedziała, że wszystko się szef zgadza. Klubu. Bardzo dziękuję za tak, tak. Prawidłowe przedstawienie. Przypilnowałam. Donald Tuski, Koalicja Obywatelska boi się muzułmanów? Donald Tuski, Koalicja Obywatelska. I pan. I ja. Tutaj nie ma między nami jakichkolwiek różnic. Nie chcemy, aby napływ imigrantów do Polski był rzeczą niekontrolowaną przez nikogo. Ja spędziłem wiele lat życia w takich krajach jak Stany Zjednoczone, jak Kanada. Był pan ambasadorem w Kanadzie. Owszem. I Kanada ma jeden z najlepszych. Oczywiście oni mają geograficznie łatwiejsze zadanie niż my. Ogromny kraj, mało ludzi. Ale tam też, zarówno jeśli chodzi o przejścia ze Stanami Zjednoczonymi, jak i nawet morskie, był napływ nielegalnych imigrantów. Kanada ma jeden z najlepszych systemów. Kanadyjczycy, znaczy kontraktowania wręcz, to trzeba tak nazwać, nowych pracowników, którzy z czasem zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj stają się nowymi mieszkańcami, a w drugim, trzecim pokoleniu obywatelami. 135 tysięcy nowych kontraktowań, nowych pracowników, nowych pozwoleń na pracę ludzi z krajów muzułmańskich. To jest efekt zeszłego roku. No a jak wiemy, kontrolowane, czy nie jak wiemy MSZ, wie pani co, w porównaniu z tą hipokryzją, w krzyczeniu, że Polska nie da sobie narzucić, nikt nie chce narzucać, 2000 imigrantów, nikt nie chce ich tutaj wysyłać, tylko chce, żeby polskie władze... Ja nie pytam o ten władze, PiS, tylko o was. Jak wy chcecie? Chcemy, aby Polska nie miała skierunków niebezpiecznych. Jeszcze raz się powołam na mój doświadczenie kanadyjskie. Tam też nie jest tak, że oni przyjmują z całego świata kogokolwiek. Przyjmują na konkretne stanowiska. Rocznie 2000 kierowców, 3000 pielęgniarek, 1000 lekarzy i tak dalej, i tak dalej. I z krajów, które nie mają na przykład problemów z terroryzmem. No, na tej liście Islamska Republika Iranu. Podkreślał słowo islamska i jeszcze kilka innych islamskich republik wymienił, żeby tak co? Się, żeby, tak się ten kraj nazywa. Żeby przyciągnąć wyborców Konfederacji albo tych, którzy się wahają, albo, właśnie, albo żeby nas postraszyć tymi złymi, niebezpiecznymi muzułmanami? Wydaje mi się, że chęć kontroli granic, zwłaszcza w momencie bardzo dużych ruchów migracyjnych zarówno na południowej, jak i wschodniej granicy Unii Europejskiej. To nie jest tylko chęć wyborców Konfederacji, to jest chęć tak naprawdę wszystkich. Czyli dobrze, oczywiście, że PiS postawił mur na granicy polsko-białoruskiej, panie senatorze, dobrze czy nie dobrze? Jakaś migracja powinna być, natomiast ona musi być kontrolowana przez służby państwowe, a nie puszczona na żywioł. Przypominam pani, że oprócz 135 tysięcy w zeszłym roku, w tej chwili do wczoraj, obowiązywało rozporządzenie MSZ, które pan Jarosław Kaczyński nazwał urzędniczą kaczką dziennikarską. To pan Bochenek o urzędniczej kaczce dziennikarskiej. No tak, okej, okej. Parafraza wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Które w ogóle miało puszczać niemal na żywioł z wielu kierunków imigrację. I wie pani, już wiemy, kto jest autorem tego rozporządzenia. Jest pan wiceminister Wawrzyk z MSZ-u. Ale broni się, że to nie on. Ale przypominam, że tego pana Wawrzyka chciał, i by mu się udało, gdyby nie wolny Senat, zrobić Jarosław Kaczyński rzecznikiem praw obywatelskich w Polsce, czyli jest to człowiek dość dużego zaufania wodza w Panie senatorze, powinien, dobrze, że mur na granicy polsko-białoruskiej stoi, czy nie? Mamy kontrolę... Oczywiście, że w pełni nie mamy. Dobrze czy niedobrze? Wie pani, ja unikam tego typu sformułowań jednoznacznie państwo, dobrze. Proszę zobaczyć, jak pan senator jednoznacznie kluczy. Niedobrze. Nie. On oczywiście w pewnej mierze chroni naszą granicę, nie w wystarczającej, ale z drugiej strony to, co jest skandaliczne i to, o czym Donald Tusk też mówił w swoim filmie, że każda osoba ma swoje prawa, obojętnie skąd pochodzi,
Skandaliczne są te pushbacki, czyli wyrzucanie ludzi, którzy już są na polskim terytorium i to czasem głęboko na kilkanaście kilometrów. Wyrzucanie czasem na mróz, czasem ludzi chorych z gorączką 40 stopni. To jest skandaliczne. Panie senatorze, czy otworzylibyście granicę polsko-białoruską, wpuszczali tych emigrantów, którzy chcą wjechać do Polski, tak jak chciałaby tego Hanna, tego nie Hanna Machińska, była wiceszefowa oczywiście Rzecznika w całości Praw byśmy tego nie zrobili. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeszcze raz. Oczywiście na żywioł nie można puścić, zwłaszcza, że Łukaszenka z Putinem rzeczywiście tymi migrantami grają. Znaczy, to nie ci ludzie są winni, tylko ci, którzy organizują. I o tym też mówili na przykład rozporządzenie Unii Europejskiej, że z tym mamy walczyć. Z siatkami albo prywatnymi, albo jak w tym wypadku państwowymi Łukaszenka, Białoruś Łukaszenki i Rosja Putina. Tymi, którzy de facto przemycają ludzi. Więc nie można tego otworzyć, bo następnego dnia oni wrzucą tutaj nie 10 tysięcy osób miesięcznie, tylko 30 tysięcy osób. Czyli dobrze, że mur miesięcznie stoi, panie senatorze. Natomiast jeszcze raz mówię. Nie można robić tak, że kobiety to, z dziećmi... To jest prawdziwy polityk, kobiety, proszę państwa. Dobrze, że z dziećmi się stoi, wyrzuca z 15 kilometrów na mróz. Ale mur postawiono. Będziecie burzyć ten mur, czy nie? Który, jak pani widzi, też jest przeskakiwany, podkopywany, czy nie, panie senatorze? Omijany. Będziemy uszczelniać granice i przyjmować legalnych... uszczelniona jest. W pewnych limitach imigrantów, dlatego, że w Polsce brakuje rąk do pracy. Czyli ale, nie ma odpowiedzi, będzie stało jak na razie, jeśli wybory wygra Platforma Obywatelska, nie mur sądzę, na żebyśmy, granicy polsko-białoruskiej nie sądzę, zostaje żebyśmy, granica uszczelniona. Nie sądzę, żebyśmy ten mur w ciągu, nie wiem, tygodnia rozbierali, bo to by było absurdalne. Natomiast na pewno zrobilibyśmy bardziej humanitarne możliwości rozpatrywania wniosków, czy rzeczywiście ktoś ucieka z regionu wojen, czy jest zwykłym ale nielegalnym imigrantem zarobkowym, każdy kraj musi mieć co do tego jasność, zwłaszcza w dzisiejszym bardzo niskim. Ile imigrantów świecie w ramach relokacji byście przyjęli, gdybyście byli u władzy, panie? Nie wiem tego. Nie wiem tego, bo nie ma. Nie, to wie pani, to są zbyt poważne sprawy, żeby mówić na oko. Najpierw trzeba by mieć dwie bardzo jasne dane. No ale, ile tych ale ludzi Polska tak naprawdę powinna jest działać w ramach zasady solidarności ile Unii tych ludzi Europejskiej tak naprawdę jest i po drugie, ile w Polsce jest wolnych miejsc do pracy. Wie pani co, to jest bardzo ciekawe. Znaczy, może dochodzimy do tego absurdalnego pomysłu referendum. Ale pan wie, ile jest wolnych miejsc do pracy? Panie, no właśnie, panie nie wiem tego. Nie wiem tego, a wie ktoś w Koalicji Obywatelskiej? Żeby zebrać takie dane, trzeba rządzić i mieć instrumenty państwa, żeby realnie ocenić sytuację. Żadna partia opozycyjna odpowiedzialnie nie jest pani w stanie tego powiedzieć. Ale wracam do pani pytania. Czy ktoś nam narzuca imigrantów i czy powinniśmy ich solidarnie przyjmować? Unia Europejska się z nami solidaryzuje. W tym momencie powinniśmy się solidaryzować z Unią Europejską. Nikt nam nie narzuca nawet tych 2000, których rzekomo tak się strasznie boi PiS-a, przyjmuje 135 tysięcy w zeszłym roku. Bo tam nie chodzi o to, żeby ich przyjąć. Chodzi o to, żeby instytucje danego kraju, wszystkich krajów Unii, rozpatrzyły ich wnioski. I prawdopodobnie absolutna większość zostanie odesłana z powrotem, bo prawdopodobnie nie są to prawdziwi uchodźcy z rejonów konfliktów, prześladowań, nie wiem, prześladowani chrześcijanie z Sudanu i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie nie. Będą próbowali natomiast wejść przez mur na granicy polsko-białoruskiej. To jest pierwszy punkt, ale drugi jest taki, już Unia Europejska się zgodziła, że nawet polskie instytucje tych 2000 osób nie muszą rozpatrywać, bo przyjęliśmy ponad milion na trwałe, a w pewnym momencie 3-4 miliony. A ci, którzy są już w Europie i których trzeba relokować, o tych pytam, którzy panie. No właśnie pani mówię. Już ten mechanizm nie jest obowiązkowy. Robienie na ten temat ale referendum byście przyjęli z otwartymi rękami, czy nie? Bez referendum. Absolutnym, bez referendum, znaczy, panie. To jest tylko po to, żeby PiS miał jakiś argument populistyczny. Wygracie wybory, panie senatorze. Przyjmiecie tych relokowanych, czy nie? Ale nie ma tego problemu, pani redaktor, bo po pierwsze, oni nie mają być relokowani, tylko ich wnioski mają być rozpatrzone. To jest
nikt nie narzuca nawet, nie wiem, Niemcom, Francji, Holandii, tym, którzy przyjęli mniej Ukraińców, nawet tego nie tych osób się nie narzuca, tylko ich wnioski mają być przez instytucje tego kraju rozpatrzone, czy to są prawdziwi uchodźcy polityczni lub sumienia. Ale pan, nie. Jako, ja pytam, pan jako Unita Europejski, Polska, demokrata, a po drugie przedstawiciel... Polska i Czechy już, znaczy Czechy już sobie wywalczyły, a Polska może wywalczyć, gdyby Morawiecki dbał o polskie interesy, a nie grał wewnętrznie w politykę. Że nawet z tego mechanizmu rozpatrywania wniosków Polska może być absolutnie wyłączona. Tylko Morawiecki zamiast Polskę wyłączać z tego mechanizmu woli grać straszakiem 2000 wniosków, nie imigrantów, którzy rzekomo zagrażają Polsce. Zjednoczona Prawica chce referendum, jeśli takie referendum się będzie odbywać, jeśli takie referendum będzie przygotowywane i pan senator Marcin Bosacki będzie miał wpływ na pytanie, to jakie to pytanie powinno... Nie powinno być tego referendum. No, ale załóżmy, bo to jest... że będzie. No, ja zrobię wszystko, żeby nie było. Ale co na pan przykład zrobi, głosując, jeśli ta ustawa trafi do Senatu, chociaż nie jestem pewien, czy tak będzie. Jeszcze raz pani mówię. To jest tylko i wyłącznie straszak polityczny, jeśli chodzi o, wszyscy o to, już to wiedzą, żeby, panie senatorze, że żeby to jest straszak wyborów, i dlatego tak wspaniale o tym wyborów, powiedział Donald Tusk. Żeby w dniu wyborów Polacy się bali imigrantów, którzy tu nie nadejdą dzięki czy przez Unię Europejską, bo nie ma takiego niebezpieczeństwa. PiS walczy z wiatrakami tylko po to, żeby marzyć o tym, że więcej osób na nich zagłosuje prawdopodobnie 15 października. Nie ma realnego tego problemu. Co z paktem senackim? Od lutego rozmawiacie, od lutego dyskutujecie. Już prawie wszyscy się witają z gąską, już są w ogródku i ciągle nie wiadomo co z Mazowszem i jeszcze jednym regionem. Nie. Co, ja pani powiem, Adama Bodnara nie wiadomo więcej. Na tego kandydata więcej, warszawskiego? Nie wiadomo więcej. Jest kilkanaście okręgów, w których jeszcze nie wiadomo, kogo wystawimy. Ale rzeczywiście takich, powiedziałbym, gdzie na pewno wygramy, to jest kilka. Warszawa? No, to są co najmniej, znaczy pewnie dwa okręgi warszawskie. To jest okręg katowicki, gdzie podobnie jak w jednym z warszawskich zmarł w styczniu nasz kolega Marek Plura. I tutaj też są różne... Kiedy będzie porozumienie? Bo czas nas goni, panie senatorze. Będzie w lipcu. Jestem Mamy praktycznie lipiec. Przekonany. Mamy lipiec, no tak, dzisiaj 6 lipca, proszę państwa, wakacje w toku. Lipiec, pierwsze dni sierpnia. Powiem, Adam Bodnar, brany pod uwagę, były rzecznik praw obywatelskich, jest czy nie? Jest brany pod uwagę, oczywiście. Tak. Natomiast ja pani tutaj nie powiem, czy z Warszawy, będzie czy nie? Roman kandydatem, Giertych? Czy nie. Też oczywiście jest, był brany pod Ryszard uwagę. Petru? Tylko zarówno Roman Giertych, jak i nieco później Ryszard Petru popełnili falstart i sami się ogłosili. A Donald Tusk tego nie lubi. Nie tylko Donald Tusk, to są cztery, właściwie nawet pięć, licząc samorządowców, podmiotów, którzy się muszą zgodzić na każdą kandydaturę. Więc jak ktoś się sam ogłasza, lekko utrudnia konsensus wokół swojej kandydatury. Ale jestem przekonany, że w tych i w innych kontrowersyjnych okręgach, kandydaturach, po pierwsze robimy badania, która będzie miała większe szanse wygrać, tam gdzie rzeczywiście się bijemy z PiS-em. Proszę państwa, kiedyś dziennikarz, teraz dyplomata i te dyplomatyczne wypowiedzi pana senatora Marcina Bosackiego musimy docenić. Jeśli będą jeszcze wątpliwości, to liderzy partyjni zdecydują, kogo gdzie wystawiamy. O, no właśnie, taki konkret lubię. Liderzy partyjni zdecydują, co, kto, kogo i kiedy, tak, gdzie wystawiamy. Czyli nie wiadomo, czy Bodnar, czy Giertych, czy Petru. Pan będzie kandydował z Poznania, rozumiem, do Senatu? Ja będę kandydował z Poznania albo do Senatu, albo do Sejmu. Bardzo dziękuję, proszę państwa. Szef Senackiej Komisji Koalicji Obywatelskiej i... Klubu Koalicji Obywatelskiej. Klubu Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki, senator. Bardzo dziękuję. Magdalena Rigamonti. No, miłego prawie weekendu już, bo prawda czwartek to już zaczynamy. Do widzenia państwu.